Panie rektorze, szanowni państwo, ja ostatnio nabrałem takiego zwyczaju, że mam do państwa długie przemowy, takie comiesięczne podczas kolejnych konferencji i jeszcze przez parę miesięcy tego nawyku się nie wyzbędę. Dlatego dzisiaj chciałbym raczej skierować do państwa takie krótkie słowo, które będzie zachętą do dyskusji. Przed chwilą poznaliśmy trzy projekty i myślę, że to były niezwykle interesujące prezentacje. Ja pamiętam dobrze wątpliwości, które towarzyszyły samej idei rzuconych zresztą podczas posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej przez pana profesora Jarosława Górniaka, idei rozpisania tego konkursu. Słyszałem głosy zwątpienia w trakcie konkursu, słyszałem głosy zwątpienia już po ukazaniu się tych trzech projektów, ale myślę, że te trzy wystąpienia przekonały nas, że warto było pójść taką drogą. To są projekty pełne bardzo interesujących inspiracji, na pewno bardzo kontrowersyjnych, a pewnie wszyscy mamy świadomość, że najmniej kontrowersyjne byłoby utrzymanie status quo. Tylko, że utrzymanie status quo oznaczałoby zgodę na przyzwolenie na marginalizację polskiej nauki i polskich uczelni. Te trzy prezentacje to były takie snopy światła skierowane w przyszłość. Ale pozwólcie państwo, że teraz chciałbym na moment zwrócić się ku przeszłości. Dlatego, że my się spotykamy w szczególnym dniu i tak się zastanawiałem, czy jest jakiś związek między tym dniem, a tym, co wspólnie staramy się zrobić dla polskich studentów, dla polskich uczelni, dla polskiej nauki. Mamy dzisiaj Dzień Żołnierzy Wyklętych. Wśród tych żołnierzy wyklętych było wielu ówczesnych naukowców, byli to naukowcy z tytułami profesora, było wielu młodych naukowców, było wielu przyszłych naukowców, bardzo wybitnych, chociażby pan profesor Czochralski czy pan profesor Lejkowski, autor reformy bardzo ważnej, bardzo udanej reformy samorządowej po roku 89. Dlatego myślę sobie, że jednak warto do tej tradycji jakoś odnieść nasze działania nakierowane w przyszłość. Dla nas, dla wspólnoty akademickiej to jest nie tyle Dzień Żołnierzy Wyklętych, to jest coś więcej, to jest Dzień Elit Wyklętych, tych, których po roku 1945 pozbawiano możliwości pracy naukowej, pracy ze studentami, wyrzucano ich z uczelni, ograniczano ich publikacje rygorami cenzury. A przecież to był tylko jeden z wielu przykładów tego systematycznego niszczenia polskich elit. Od tego zaczęli okupanci w 1939 roku i rosyjscy, i niemieccy, od mordowania polskiej profesury. Ta wielka hekatomba Holokaustu skutkowała śmiercią wielu tysięcy najwybitniejszych polskich naukowców i śmiercią pewnie dziesiątków tysięcy niedoszłych, wielkich polskich i światowych naukowców. Potem były represje stanu wojennego, było odizolowanie polskiej nauki od kontaktu z nauką światową. Była kolejna haniebna czystka antysemicka w roku 68. Był czas stagnacji i wygnania młodego pokolenia naukowców, wygnania za granicę młodego pokolenia polskich naukowców w okresie stanu wojennego. Środowiska naukowe starały się przed tym wszystkim bronić. Uczelnie w czasach PRL-u były takimi enklawami, starały się być enklawami niezależności, nieugiętości, takiej postawy buntu nakierowanego na prawdę. To było coś bardzo cennego, mówię to jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 80. I
wszyscy też wiemy, jak wielki był wysiłek, jest do dzisiaj wysiłek środowiska akademickiego, jak liczne są osiągnięcia już po odzyskaniu niepodległości, osiągnięcia zmierzające do tego, żeby kształcić jak najlepiej młode pokolenie Polaków, żeby rozwijać naukę, żeby budować prestiż polskich uczelni. Ale też, jeżeli nie wszyscy, to na pewno zdecydowana większość z nas ma takie poczucie, że ten model funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego, który powstał po roku 89, że on wyczerpuje na naszych oczach swój potencjał. I tak jak powiedziałem, nie mam wątpliwości, że utrzymanie status quo równa się stagnacji. Znamy 3 projekty. Jesteśmy po serii konferencji bardzo interesujących. Ostatnia byłem w Poznaniu, wcześniej w Katowicach i jeszcze te wcześniejsze. Mam wrażenie, jakby z każdym kolejnym wydarzeniem ta dyskusja coraz bardziej się zazębiała, stawała się coraz ciekawsza, coraz głębsza, co nie znaczy, że mniej kontrowersyjna. Przeciwnie, tych kontrowersji będzie coraz więcej i coraz ostrzejsze emocje będą temu towarzyszyć. Ale czeka nas jeszcze cały cykl kilku konferencji, czeka nas Narodowy Kongres Nauki. Tam chciałbym przedstawić wnioski, jakie z tych wszystkich debat wyciągnęło ministerstwo. Ja sam, moi współpracownicy, ale przecież po przedstawieniu tego projektu ustawy dyskusje się nie skończą. Rozpocznie się kolejny, już taki rzeczywiście finalny, kluczowy moment, kluczowa faza tych debat nad przyszłą konstytucją polskiej nauki i polskich uczelni. Teraz, proszę Państwa, wszyscy wiemy, że w naturę ludzką wpisana jest taka pokusa, którą pięknie wyraził autor jednej z moich ukochanych książek, Tomaso di Lampedusa. Znacie Państwo tę frazę konserwatyzmu, takiego oportunistycznego konserwatyzmu, który jest wpisany w naturę ludzką, no, że wszystko się musi zmienić, tak żeby wszystko pozostało po staremu. I ja wiem, że taka pokusa w nas jest. Ale ja chciałbym bardzo Państwa zachęcić do innego myślenia. Naprawdę nie wszystko musi się zmienić. Wiele rzeczy może pozostać. Zmiany powinny być ewolucyjne i rozłożone w latach. Ale musi się zmienić to, co kluczowe, aby wszystko poszło po nowemu. I to mówię bardzo stanowczo. Nie po staremu. Nie ma zgody na zmiany, które będą tak naprawdę petryfikowały status quo, bo to będzie oznaczało naszą wspólną porażkę. Musimy znaleźć takie punkty archimedesowe, które ruszą z posad świat polskiej nauki, pchną tę naukę ku rozwojowi. Chodzi o rozwój naukowy, o tym mówili dużo przedstawiciele 3 zespołów, chodzi o rozwój gospodarczy, to też było mocno podkreślane, ale chciałbym jeszcze jedną rzecz bardzo mocno uwypuklić. Rzecz być może na tyle oczywistą, że nie była ona podkreślana w prezentacjach, ale jednak powinno tutaj bardzo mocno wybrzmieć. My te wszystkie zmiany przeprowadzamy dla młodego pokolenia naukowców. To ma być ustawa, która określi ramy prawne i organizacyjne ich całej drogi zawodowej, drogi naukowej, tej drogi, najpiękniejszej drogi ludzkiego życia, jaką jest droga poszukiwania prawdy, ale także to mają być zmiany, które nakierowane są na dobro polskich studentów. To musi być ustawa, która naprawdę będzie służyła nie nam, politykom, nie kadrze naukowej, nie administracji uczelni, tylko w pierwszej kolejności studentom, ich jak najlepszemu wykształceniu, ich przygotowaniu do zderzenia się z rynkiem pracy, ich formacji. Dlatego
prestiżowym uczelnie, nigdy nie mogą się wyrzec tego pierwiastka formacyjnego, żeby formować postawy. No i wreszcie te zmiany muszą służyć studentom także po to, żeby na swojej drodze w ciągu 3 czy 5 czy jeszcze większej liczbie lat studiów, żeby na swojej drodze polscy studenci natrafiali jak najwięcej prawdziwych mistrzów. Celem naszych działań jest tworzenie elit. Każdy naród potrzebuje elity i to jest cel najważniejszy. Chodzi o to, żeby z pokolenia studentów, z pokolenia młodych naukowców wyrastali ci, którzy będą kształtowali bieg polskich spraw. Ale gdy mówię o formacji elit, o tworzeniu elit, to nie należy patrzeć na to przez pryzmat takiej piramidy. Nie chodzi o to, żeby stworzyć jakiś ekskluzywny klub wyróżniony. Tutaj chodzi o tworzenie elit w ramach tego, o czym mówili przedstawiciele poszczególnych zespołów, a więc tworzenie elit w ramach zrównoważonego rozwoju. Są uczelnie, które odpowiadają za tworzenie elit narodowych, są uczelnie, które odpowiadają za tworzenie elit regionalnych, są wreszcie takie uczelnie, które formują elity lokalne. I musimy stworzyć warunki do funkcjonowania i rozwoju tych wszystkich typów uczelni, stawiając oczywiście każdej z tych uczelni takie zadanie, żeby ambitnie wznosić się na tej, czy ku tym celom, jakim są doskonałość naukowa, czy doskonałość dydaktyczna. I skoro już zacząłem moje wystąpienie od nawiązania do przeszłości, to chciałbym też takim nawiązaniem moje wystąpienie zamknąć. W jednej z prezentacji była mowa o reformach kołłątajowskich. Bardzo wysoko postawiona poprzeczka. W murach tej uczelni, Politechniki Warszawskiej, nie możemy zapominać o dokonaniach i poprzeczce postawionej nam przez patrona Politechniki, przez Stanisława Staszica. Proszę Państwa, to są punkty odniesienia dla nas. Jeżeli sobie nie postawimy ambitnego celu, to będziemy się marginalizować. Jesteśmy tutaj po to, żeby postawić sobie cele ambitne i wielkie. Dziękuję bardzo.